No to chuj, my musimy iść. Jak tu jest ta budowa, to my byśmy musieli iść mniej więcej, kurwa, tam. Masz kompas? Czy tylko Beda miał kompas? Ja mam też. Grisino jest w lewo, a do przodu jest stary sobor. I gdzie musimy iść? No do Grisino pójdziemy. Czyli? My musimy iść na wschód. Na wschód, nie? Tak. Czyli jak to zaznacza na kompasie? East. E. E? Tak. Czyli musimy iść tam. Będzie pokazuje. Tam. No dobra. Tam. Chuj, to trzeba to obejść, kurwa. Tak. Trzeba iść tam. A, ja jestem w kabanino. Ale daleko doszedłem. O kurwa. My idziemy do Grisino. Jest sens, czy nie? No nie, no do, patrzcie, jak jestem w kabanino, przecież jestem. No, wariaty. Widzicie, że jest kabanino? No, ja widzę. No, no to po co macie iść do Grisino? Ale czy chcemy iść przez całą tam? Nie, chyba nie. Poczekaj, czyli Mati dojdzie od której strony lotniska? Od dołu. Od dołu. I musimy iść na południe. Ale czy chcemy tam iść? Tak już to bokiem, nie? No bokiem obejdziemy to sobie, a może pójdziemy do tego kabanino. Zobacz, jaka tu jest strzelnica. Zimno mi się robi. Mi też. Czyli czekaj, jest kompas. Ale jajco. Piątka. Tak, kompas. No, czyli my musimy iść na południe w takim układzie. Ale zjebałem, jak ja tu doszedłem, kurwa. Nord, kurwa, co to było nord? Północ. South, S. Południe. O kurwa. Może pójdziemy do tej militarnej bazy tutaj na południe. To patrz, gdzie musimy iść. Tam, gdzie się celuje. Tam? Tam, o. Panowie. No zapamiętam, że tam musimy iść, ale chodź, pójdziemy, bo tu na końcu strzelnicy jest namiocik. Chociaż namiocik sobie zlutujemy, co? Możemy. Ale co się stanie, jak będziemy cały czas w deszczu? Nic chyba, nie? Czy nie, co? To temperatura tam się... Na razie nie to będzie chyba jest... problemem. Za to możesz łapać chyba deszczówkę do butelek. Wow. No takie bajery, kurwa. Holy shit. Ale zjebałeś, Mateusz. To gdzie wy jesteście? No na południe lotniska. Na południe lotniska, no to do Kobanino możemy pójść, nie? Możecie pójść do Kobanino. No tak, tam byśmy celowali sobie, dojdziemy jako, o kurwa. Ale dokładnie w którym miejscu jesteście? W połowie lotniska jakoś po prawej stronie. Nie, nie, jesteśmy już niżej. Nie? Niżej, jesteśmy już za budową. Budowa jest po prawej stronie pasa startowego, jak patrzysz na mapę. Takie tam industrialne duperele. No, 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 może być czasem. Tyk, gdzie jest mój kask? Czyli jak jest ta taka pojedyncza tarcza tutaj, czerwona. Chowacie. To gdzie wy jesteście? Czekaj, zaraz ci powiem. Są to jakieś bajery, szmery? Jacket tylko i jakiś do broni. Czym to się różni? Niczo od majemki. Dobra. Wyceluj kompasem jeszcze raz na południe. Piątka. Tam. No to idziemy. Tam, gdzie patrz. No to dawaj. Wyciągaj broń. Tyk, a ja się boję o tą broń trochę, szczerze mówiąc. No po prostu nie celuj. Dump! Udało się. Dobra, jestem. Luzik. Trochę lagi są na tym serwerze, podejrzewam, że przez to, że jest kurwa przepełniony. Namiot też jest z przodu. Aha. Dobra, pany, no to jak to, Konrad, wytłumaczysz mi? Nie wytłumaczę, bo ja nie mam mapy włączonej. Mhm. Da się go strollować? A oczywiście się da. Flashlight. Ty, wiesz. Tu jest do M4. Teraz co jest kurwa lepsze? Tam to chyba. Kurde, to też jest zombiak. Idę go pociachać, dobra? Mhm.
Gdzie ty jesteś? Zaraz, tak jak wchodziłeś do namiotu, jestem kawałek stąd. A, dobra, widzę. O, ale jedzie, ale jedziesz, dawaj. Jadę go, jadę go. A tu jest jeszcze jeden. Spokojnie, jego też pojadę. Nawet mnie ani razu nie uderzyły. Co ty robisz? U mnie stoisz w miejscu. Halo, Pete. Halo, Pete? Pita rozjebało. Kurwa, wyjebało go chyba. Ciężko mi znaleźć jakiś punkt orientacyjny, gdzie wy możecie być. No my jesteśmy koło tej budowy. No ale ja nie wiem, gdzie jest budowa, Konrad. Nie rozumiem, gdzie jest budowa. Prawa część lotniska na dole. Tam, gdzie, gdzie takie brązowe są takie... Tak, dużo brązowych. Paski? Dużo brązowych pasków. To jest budowa. I jesteście na południe od tego? Tak, jesteśmy już mniej więcej pod tym. Aha. To mogę do was pójść tam. Mogę do ciebie tam pójść. No, Pit mi pisze, że internetu nie ma. Słyszysz? No słyszę, to dawaj. Chyba, że chcesz przyjść do mnie i pójdziemy sobie do tej bazy wojskowej tutaj, albo ja przyjdę do ciebie. Chuj, ja pójdę do ciebie. Ja jestem na wojskowo i cały czas mam swój słynny pomarańczowy plecak. Nie znalazłeś lepszego? Nie. A czy były lepsze, ale Beda brał, bo Beda miał zrujnowany. Bo te zombiaki, jak go tam uwaliły na pysk, to przecież całe ciuchy mu zepsuły. Wszystko mu rozpieprzyły. A ja chyba kojarzę, że ta kabanina to nie jest taka wioska, co myśmy kiedyś flashbangi tu testowali? Chyba nie. Może pojebany chyba jakiś jestem, ale chyba na pewno idę dobrze, bo zielonym szlakiem. I słyszałem w oddali strzał. W którą stronę? Ja też słyszałem. Ja słyszałem tak, teraz. Tak, tak, tak. Ja teraz też słyszałem strzały. Gdzie on był? Na lotnisku? Raczej na lotnisku. Jak ja biegnę w twoją stronę, to było moje prawo. Za mną tak trochę nawet bardziej. No to lotnisko. Chyba podchodzę do tego kabanino. Halo? Halo? Nie słychać nic. Mati, gdzie... O Boże. Mati, gdzie jesteś w tym kabanino? W stodole. W stodole? Blisko. Takiej długiej brązowej? Nie, w srebrnej studni. Studni, kurwa. Pozłacanej złotem. W srebrnej stodole. W srebrnej stodole są koło tego takiego małego sklepu spożywczego. W srebrnej studni. Spróbuję cię lokalizad. Idę tam do ciebie. W srebrnej stodole? Studni. No, taka szara, nie. Aha. Ej, to czekaj, czyki. To już tu biegam koło tego sklepu. Wychodzę na główną drogę. Tu uważaj, bo tu trochę zombie jakiś... łazi. Ale tam jakiś hipopotam ujada gdzieś u kogoś w pokoju. U mnie. Się nie boisz, tak? Chyba trochę się boję, ale... widzę cię. Ale grałem, co mam robić, kurwa. Nie? No nie. Co tam, mamusia wróciła? Kurwa, Mateusz, jak ty wyglądasz? Co? Jezus Maria, u mnie masz tylko tułów. O, widzisz? A jesteś taka kulka. O kurwa, to jest lepsze niż poduszkowiec. Ale zajebisty jesteś, Mateusz. Ej, ale to ja będę miał problem... O Boże. O Matko. To dla ciebie, no tak, a ty mi dawałem P5. Na to nie ma lekarstwa. Dobra. Masz. Czekaj. Jeszcze rzeczy ci daję. MP5. A czekaj, nie to. I do MP5 wchodzi 9 mm, co nie? Mhm. Ja tu coś miałem 9 mm z tego, co kojarzę. Mam. Rzucam. Klas.
Ej, wróciłeś do normalności. Bogu dzięki. Kurwa, bo tak ciężko by było z tobą grać. No to by, te strzały były z lotniska raczej. Ja mam podnieść tego umpa? Nie, ale rzuciłem ci amunicję i handguard. Ano jest. Okej, okay, bo mój nie miał. I amunicja combine. I tu jeszcze trzy pociski. A ty rzuciłeś mi amunicję 9 mm? Tu. Nie wiem, jakoś specjalnie dużo, ale trochę znalazłem. To co, wracamy na lotnisko, no bo tam jest pit, a głębiej jest beda. Chodź, chodź, pójdziemy do bazy jeszcze po drodze. Do bazy chcesz iść. O! Ale nakurwiają. Ale się walą tam, kurwa. Nowy rok! Niech żyje nam 4 lipca. Może też ustrzelę co nieco. No, poklikałeś sobie. To już lubi tak spamić. Ja się boję strzelać z tego kałacha, bo za każdym razem cieszę się, jest zajebiście kałach, a jak ktoś mi wybiega na ryj, to jest taki odrzut, że tego nie jestem w stanie skontrolować i nic nie trafiam. Ale mam lunetę, stary, widziałeś jaką mam lunetę? Szedłeś mi przed lunetę, kurwa. No to co? Mówisz, że ta baza? Mhm, musi być. Stary. Dobra, jest ta baza. Ja wiem. Idziemy tam, kurwa, tam nikt nie chodzi nigdy to. No. Czego szukasz? Gdzie spojrzałeś na dół? A to gówno to co to tu jest? Motor oil. Dobra. Idziemy. Roger that. Strzały były bardziej lotniskowe niż bazowe. Mhm. To mi się tak wydaje. A ty co tam, Hubert? WOTA pewnie grasz, nie? No, planówki skończyliśmy. Ale nam się dobrze wczoraj grało, co? Tragicznie. No dobrze było. O! Wow, działa chyba. Cześć! A ja cię zostawiłem, bo poszedłem do Matiego. No, spoko. No dobrze. Dobrze, że się zgadzasz ze mną, że dobrze. Dobrze, się rozumiemy. Się rozumiemy. Pit, ty jak w miejscu, w którym cię wylogowało, ne? Po no. Twojej lewej będzie droga asfaltowa. Jak nią pójdziesz, dotrzesz do kabanina. No patrz, no kurwa, no nie, no tak, nie jest, kurwa, fajnie. Ja, moja postać widać, że jest, kurwa, niewyszkolona, bo trzyma za magazynek. O. To niedobrze. No bardzo, bardzo źle, nie poznaję jej. Czy no teoretycznie można, ale niepewny chwyt. O, mnie najebał ten zombiak. Czyli po lewej stronie... Droga asfaltowa. I ona prowadzi do kabanina i będziesz miał potwierdzenie, że to na pewno jest ta droga, bo nią biegnie szlak zielony. I mam wyjść poza mur, czy bo tutaj jest przed murem, nie? No przed murem, ale poza... to on, droga cię poprowadzi i też wyjdziesz za mur, także byle byś trzymał się tej drogi. Dobra. Ty, ale lornetki naprawili, nie? Nie. No ale mam lunetę, mogę coś przez lunetę próbować patrzeć. To, no możesz spróbować. No to cupniemy sobie gdzieś, co? No powiem.
To jest moja koleżanka i to jest moja koleżanka. Co to jest? A to jest mój kolega. Ja pierdo. Z tego tak śmialiście? A o której? O 12 w nocy? No kurde. Musi być. Musi być, bo on mówi, że musimy coś nagrać, bo nic jeszcze nie mamy, nie? Cupnąłem sobie Mati przy krzaczku. No dobra. Pół godziny na telefonie, żeby on nam zmienił. Ale I'm shaking, znaczy w sensie przez temperaturę moja broń się trochę trzęsie, wiesz? O. Zimno. Boże, mi HP nie schodzi, to jest super. Kiepsko tu widać, bo mur przeszkadza. Drzwi oczywiście są pootwierane do tego więziennego, no nie wiem, zobaczymy. Gdzie jesteś? O, ja poszedłem dalej. Wzdłuż linii drzew. Wzdłuż linii drzew. Ale już ścieżką w kierunku bazy? Mhm. To na ciebie poczekam. Poczekam, to na ciebie położę się pod drzewem, bo przecież mi się znowu szczaśca. No pędzi, no kurwa. Sam se składałem. Jak bądź. Ciekawe, czy go podeptam, czy nie. Podepczko. Uderz go patukiem. A to wy jesteście w tym obozie, czy gdzie? No, my jesteśmy pod tą, w tym obozie wojskowym, wiesz? Ach, tam. A. A tu jest, dobra. Patrz, stoi na mnie. Co za świnia. Jeszcze ma kurwa podarte portki. Badly damage, przepraszam bardzo. No. Nie mogłem wstać, kurwa. Posługa ci starego. No. Ja chyba też tam sobie mam teraz gacie starego. Widzisz, mama, musisz wszystko doprowadzić do porządku. Posługa ci starego. Widzisz, Mateusz, jednak to dobrze, dobrze ci się tam opłacało mieszać te gacie. Przynajmniej swoje miałeś wtedy. Pamiętasz, była akcja, że gacie miałeś w złym miejscu. Ale wiesz co? Normalnie mam takie małe te gacie, że mi się dupa nie mieści w tych gaciach. Bo ty masz pierdzicho. Ja mam seksowną dupkę, nie. Nie, że nie masz wcale. Rząd się nie kapnął jeszcze, że chyba majtek mu brakuje? No jak on przyjeżdża do domu raz na tydzień, to co? A to co, to Mati chodził jak cień? Pełne skupienie. Mhm. Tego nie potrzebuję. Tylko rękawiczki tu są, combat gloves. Interested czy nie interested? Ja jestem interested, mam working. Na biurku. Teraz jestem kurwa taktyczny. Mówiłam Państwu, nie pierz majtek starego z Mateuszowymi, bo nie podzielisz. W tych kontenerach też się respią rzeczy, nie? Tak. U mnie jest tak, że mama jak zrobi pranie, to wypierdala wszystko i się na nas drze, że mamy sobie porozkładać. My się mamy brać swoje, jest walka, bo... Zawsze jest jakaś jebana para skarpetek, do których nikt się nie przyznaje. Wtedy idą do mnie. Nie, wyjebujemy już. Zamknąć drzwi? Czy lepiej otwarte? Możesz zamknąć.
dół sprawdzasz czy górę? Dół. Pusto. Idę górę. Ale lagujesz. No. O, wreszcie hełm. Uźwa. OSKS. No patrz, nie widać sukinsynów, kurwa, już drugi raz to jest. Nie, ja nie biorę SKS, ale nie no, w sumie nie będzie przy nim ammo, nie? Ja bym wziął za shotguna. Słyszysz? Słyszę, słyszę. To tam zapracuj, ja... Tylko musiałbyś mi rzucić z 5 pocisków. Spoko, już się rzucam. A może być 3? No z 5 mi rzucam. Za mało. No weź mi go stąd tego psa. Wiecie gdzie doszedłem? Gdzie? Do wybora. Jezu. Ej, mam piłskop do tego przecież. Wyjebałem te pociski? Czy moja postać jest upośledzona? O, dobra, masz. Ja mogę robić za snajpera. To rób. Skaz się do tego nadaje. Mnie tylko martwi, że my jesteśmy teraz tacy rozjebani. Pit jest w wyborze, my jesteśmy w bazie, a Beda jak się zrespi, to kurwa na lotnisku w rzezi. Na pewno mu się spodoba. Taki scenariusz. A ty hałasu robisz, Mateusz. Dzięki. To co? Ruszamy? Dobre to jest. Page up, page down. Działa? Działa. Mogę strzelać na 1300 metrów, czego i tak nie będę robił. To super duper. Narobiłeś mi apetytu. Dobra, idziemy. Otwieram drzwi i idę w lewo. Dobra. Czyli gdzie mam iść? Sekunda, bo my tu jesteśmy w sytuacji bojowej. Kurwa zombiak. Prawie się na niego wrąbałem. Jesteś za mną? Jeszcze nie. Gdzie mam iść? No do tej bazy. Kurwa. Halo, gdzie jest niebieski szlak? Kurwa, masz. Zielony. Zobaczymy, znowu jak muszę się napierdalać z nim. Dobra. You can do it. No kurwa, ten pies, nie? Mosin tu jest. Idę do ciebie. Helm. Ty jesteś tym takim... A tu shotgun wyjebany. To ty wyjebałeś tego shotguna przed drzwiami? Ja tu nie widzę żadnego shotguna. No przed drzwiami leży shotgun. Wejściowymi. O kurwa, to nie ja. Ja rozumiem, że nikt nie bierze tego Mosina. Nie. Ja mogę zabrać. Niby. Może zabierzesz go Mati na plecy? SKS samo na plecach. Aha. A jakoś nie widzę go na plecach. Aha, dobra, czyli po prostu mi się nie ładuje. Okej. Okay. Teraz go widzę. Ty gdzie on mi go schował do plecaka? On mi go schował do plecaka, kurwa! To może Mosina zmieścisz do plecaka. Patrz, on go zmieścił do plecaka, nie wierzę w to.
Dawaj, nie stój tak w wejściu, bo Heda dostaniesz. Idziemy, idziemy stąd, kurwa, nie biorę Musina. Poczekajcie, ja zaraz będę o was. Dobra, my tu na razie lutujemy. Chociaż zaraz się wrócę i go wezmę. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Ja nie wchodzę z tobą do środka, ty sobie tam przelutuj. Będę koło baniaka, jak wychodzisz z lewej strony. Dobra. Musiałbym się, kurwa, napić. Może ja tak wejdę do środka. Gdzie jesteś jest mniej więcej? O kurwa. Zombie. Ty chuju. Tu już jesteś w bazie? No. Magazynek do tego, od UMP. I patrz, widział mnie, skurwysyn. Matej, wchodzę do środka, bo muszę się napić. Nawet dobra. Nie wiem, czy ja coś mam do picia. MP5 tu jest, w drugim. W trzecim nic nie widzę. Ostatnim jestem ja. Ja nie mam nic do picia. Kurwa. Nie, nie wiem, czy nie w mam którym nic. Jesteście. Mam mnóstwo żarcia, ale picia zero. My jesteśmy w takich podłużnych baraczkach w górnej części bazy, wiesz? To tu już przelutowaliście wszystko. Jeszcze nie. O, kompas. Pokczam. Kurde, nie. Tak, tak. Elo? Nie masz nic do picia? Nie mam nic do picia. Właśnie kombinuję. Otwieram sobie bekon. Nie wiem, czy mi coś da. Masz to. Weź sobie to. A coś tam jest? Jeszcze do wypo... O, kurwa. No to już... Ty jednak jesteś, Mateusz. Jakbyś wchodził gdzieś pili i widział dwóch idiotów z butelkami, to to my. Dobra. No już nie. Już. Jak wygląda ten pit, żebym go nie zastrzelił? Też jest na wojskowo, ma niebieską przepaskę. I duży plecak. Masz normalnie do plecaka tego SKS-a wsadza, miły. Idziemy po tego Mosina? Mhm. Zombie, Mati, zombie. Za tobą. Idziemy. On jakiś taki nieruchawy jest. Do środka wchodzi. Cię pierdolę, gdzie jesteś? Chuja. Idę poszukać. Chociaż my jeszcze nie byliśmy w tych baraczkach, nie? Prawej. Weźmy... A, bo to są jeszcze jakieś, o kurwa. Zmieniłem hełm jak coś, Pit. Też mam zielony. A tutaj też leży Mosin. Słyszę kogoś chyba. Mati ładował. O, siema. Halo. Ej, co jest? Co? Co? Pewnie widzisz mnie jak jakąś kulkę. No. No to poczekaj, za chwilę to się ogarnie. Matego możesz też tak widzieć czasem. A nie, go widzę normalnie. Ale ciebie? Kurwa. A czemu ty hełmu nie masz? Przecież ty miałeś hełm. Miałem, ale wyjebałem go. Bo miałem to gówno na tym w głowie. I mi się zapomniało zabrać. Aha. To tu masz chociaż kask. Chcesz go podnieść? Gdzie? Chcę na łeb. Tu. To dawaj. Dobra. Robię testa. Jak coś, to sorry. Tutaj mogę? Chyba mogę. Co jakiego testa robisz? No bo Pit czy... nie może celować, bo czasami mu wystrzeli MK automatycznie. O Boże. A ma lunetę. To nie? Przeszukajmy chociaż wszystko. A potem będziesz strzelał. Działa. O kurwa, co się stało z moją bronią? A! Co jest, kurwa? Ten serwer jest generalnie udany. Czy ty widzisz, jak ja celuję? Jak mam rękę? Normalnie u mnie masz wszystko. To zrobię screena. Czekaj. To idziemy do tych baraków po prawej? No chodźmy. Jazda. Ja pierdolę, niech się odbuguje to. Bo, ale mam długą rękę! Kurwa, kondy ciebie prawie nie widzę.
Mam długą rękę w chuj. Ale mój plecak chociaż widzisz normalnie? Czy nie, no. Też nie? Plecak jest normalnie. No przynajmniej nie pomylisz z nikim. Tak jest. Oj, to ja może pójdę do tego tu obok, Mati. To ja idę naprzeciwko. Kamizelka tu jest. Czy my mamy wszyscy kamizelki? Ja nie mam kamizelki. No to jest w tym obok. Tym innym, tym niewąskim, tym szerokim z łóżkami. Także serdecznie tu zapraszam. Jestem hospital chyba. To jest tak? Nie wiem, czy to jest nie, szpital, to jest taki, czy nie. Powiedzmy, że to jest LK. Bo ma taki kształt ten budynek. Ło! Co to? Aha, to jest to. PSO1 scope. Super. Duper. Ty wziąłeś tego Mosina w końcu pit, czy nie? Nie. O jebie, mówię tak właśnie. Dobra. PSO1 scope, a do niego można baterię podłączyć. Może w nocy podświetlenie czy coś. M4A1 handguard. Jak wchodziłeś, czemu? Jak wchodziłeś to jak ile było ludzi na serwerze? Milion. Sporo. Czemu jak ja mam w ustawieniach strzał, pierwszy mam, że lewy przycisk, nie? No. A drugi mam, że right trigger. Że jak celuję chyba, nie? Nie wiem, czemu masz tak ustawione. Ząbek do ciebie przypadkiem znowu nie pobiegł? To mnie? Nie. To czemu wszystkie ząbiaki się ruszyły? Nie wiem. Ja stoję w miejscu cały czas. Ej, kurwa, idą za kimś. A może chyba za mną wszystkie idą. No, trzy ząbiaki masz. Jakiś jebany bug był. Że jak się zalogowałem, to wszystkie ząbiaki mnie widziały, kurwa. Ja pierdolę. To jednak ten West przepadł, skoro ty się tam odrodziłeś. Nie ma go tu. No to zajebiście. No co, ja im nie otworzę, czy widmo mnie zajebią. No to ja mogę Prefire'a tam napierdolić im. Nie. Nie żaden Prefire, kurwa. Ale cztery zombie, ale ekipa. O kurwa, no. Wszystkie w linii stoją i czekają, aż Mateusz wychyli nos. Posuń się, idziemy stąd. No, idą tu, szły w tą stronę. No nikt, no. Gówno, nikt nie idzie, idziemy stąd. Idą. Gdzie poszliście, panowie? Chłopaki. O, widzę. Ale tu się... Ja się skradam. Ale tu się skrada. Kampią, kurwa. Frajery. O, zombie masz. Ale mnie teraz urządziłeś, Mateusz. Dzięki! Da. No i przepadła ta kurwa kamizelka. No przepadła. Nieprzyjemna sytuacja z tymi zombie. Dobra. Zamykaj. Nie, nie za dużo, Mati. Nie, bo ty kurwa zginiesz. Mateusz, coś ty narobił najlepszego. O kurwa. Pit, chodź pomóż. Mati jest przytomny, nieprzytomny? Co się z tobą dzieje? Żyję jeszcze, ale ginę już. Coś ty narobił. Kurwa. Dziabnął. Sorry. Ja już go biorę na siebie. Ty tam Matiego resuscytuj. Ja już nie żyję. No jak? No nie. Nie żyję. Mateusz, ty człowiek, który zjadł kurwa zęby na Daisy. No bo wkurwia mnie takie coś, kurwa. Wszystko było dobrze, to kurwa zrespiłem się, nagle wszystkie zombiaki na mnie się rzuciły, kurwa. Mi się nie chce pierdolić z tymi zombiakami, kurwa. Chciałem je wykończyć, kurwa.